My podchodzimy do tego w ten sposób, że staramy się skupiać na każdym kolejnym meczu. Chcemy pokazywać, udowadniać swoją wartość w każdym kolejnym meczu, a co będzie na koniec rundy, czy na koniec sezonu, no to czas pokaże. Natomiast no my cały czas jesteśmy pewni swego, wiemy jakie mamy umiejętności, jak się prezentujemy na boisku i cały czas pracujemy nad tym, żeby grać bardzo dobrze z tyłu, tak jak do tej pory, ale jeszcze do tego dołożyć kreatywność z przodu, żeby zdobywać te bramki, no i wygrywać mecze, bo to jest najważniejsze. W 5 latach chyba gramy z Widzewem, jeszcze tutaj na tym nowym stadionie, no wiadomo, dla nas to jest taki, ten mecz miał duży ładunek emocjonalny, natomiast my sobie powtarzaliśmy w szatni, że nie możemy wyjść zagotowani, przemotywowani, bo będzie słabo i chwała za to chłopakom, że wytrzymali, że wszyscy mieli chłodne głowy i no szkoda tylko, tak jak mówię, że się nie udało strzelić tej bramki. Fajnie, że są takie stadiony w Polsce, powstają, że jest taka atmosfera, ale ja chciałbym mimo wszystko z tego miejsca podziękować naszym kibicom, bo stawili się w takiej liczbie, dopingowali nas i chwała im za to. Patryk, po dzisiejszych derbach, po 5 latach GKS Bełchatów gra z Widzewem Łódź, ale to co się najbardziej sunie kibicom na usta, to po prostu szkoda tych punktów dzisiaj. No myślę, że tak, bo grając w przewadze dwóch zawodników jest duży niedosyt, że nie wywieźliśmy cię tutaj 3 punktów, okazja ku temu była bardzo duża. No niestety nie udało się i na pewno gdzieś tam smutek i żal panuje w naszej szatni. Przed meczem bardzo często pada takie pytanie, czy to jest wyjątkowy mecz dla kibiców, dla piłkarzy. Wy odpowiadacie najczęściej, że to jest mecz jak każdy inny. Wszyscy dobrze wiemy, że to nie jest mecz jak każdy inny. Natomiast właśnie powiedz mi, czy ta strategia, bo nie oglądaliśmy cię do tej pory dość często od pierwszej minuty, dzisiaj wychodzisz w pierwszym składzie. Ty byłeś tym zawodnikiem, który mówiłeś zawodnikom, że to jest taki rywal, z którym musimy wyjść i po prostu zagrać zębem i że to jest coś wyjątkowego. To znaczy nie, no zagrałem dlatego, że Marcin Ryszka miał żółte kartki i mógł zagrać bodajże albo Mikołaj, albo ja. Trener postawił na mnie i pracuję na to, żeby być gotowy w każdym momencie, czy to jest już nie wiem, która kolejka. W tej rundzie nie ma za dużo spotkań od początku, ale nawet jak wchodzę, czy tam dostaję jakieś minuty, to chcę grać po prostu na 100%. Pracuję na to, żeby wskoczyć do pierwszego składu i tyle. To jest mój zawód. Ja to lubię robić i tyle. No ja myślę, że wiadomo, że tutaj zawsze chciałby się grać przy tylu kibicach. Fajnie grupa naszych kibiców zorganizowana. Wiadomo, zabrakło bramek i zwycięstwa. Myślę, że jeżeli chodzi o gatunek taki psychologiczny i mentalny, no to myślę, że akurat nasza drużyna wytrzymała, tak? No bo kończyliśmy mecz w 11, wiadomo, że było nerwowo, ciśnienie było ogromne, ale wytrzymaliśmy to i tylko chyba tak można powiedzieć, że to taki pozytywny czynnik z tego meczu. Z jednej strony szkoda, bo graliśmy w przewadze, natomiast punkt na boisku lidera to jednak jest wartość dodana i my wiadomo, mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że mogliśmy ten mecz wygrać, natomiast punkt jest punkt i wydaje mi się, że może być on cenny.
były słuszne? Oczywiście, że tak. Pierwsze uderzenie w twarz naszego kapitana to jest ewidentna czerwona. Natomiast drugi zawodnik, który wszedł, też chyba zagrzany bardzo, bo pierw na mnie faul, zupełnie bez piłki, kopnął mnie gdzieś tam, a później drugie wejście w Marcina Grolika nakładką. To, co on ma teraz na nodze w szatni, gdybyście zobaczyli, to jasne, że słuszne. Starałem się właśnie gdzieś tam czytać te podania, bo oni cały czas próbowali gdzieś tam zagrywać do linii, ale te podania były za krótkie. Szkoda, że też nie wykorzystałem tego, jeszcze tej jakości, gdybym dołożył więcej, to może któraś z akcji zakończyłaby się bramką. No szkoda, ale no tak to jest. To jest sędzia, który zawsze daje gdzieś tam dużo żółtych kartek, no ale co do czerwonych kartek, no to no myślę, że chyba tutaj nikt nie będzie miał wątpliwości, no bo pierwsza, no to wiadomo, gdzieś tam zawodnik widzewa nie wytrzymał, kolejne dwie żółte, no to ewidentne, no gdyby ktoś zobaczył teraz nawet na tej drugiej, po tej drugiej kartce żółtej dla zawodnika widzewa, jaką Marcin Grolik ma nogę, no to by nikt nie miał wątpliwości. W życiu różnie bywa i gdzieś tam zawsze tutaj wracałem z dużym entuzjazmem i w ogóle i gdzieś tam ludzie w Łodzi poszanowali zawsze. Znaczy, no, myślę, że co do tej pory zrobiłem, to na szacunek sobie zasłużyłem, ale no nie wiem, jeżeli prześledzą to na chłodno i zobaczą tą sytuację, to jest element gry, tak? I ja tutaj nie udawałem ani nic takiego, po prostu zawodnik widzewa nie wytrzymał i dostał czerwoną kartkę, no to jeżeli ktoś ładuje kogoś z barku w głowę, no to dziwne, żeby ktoś stał i mówił, że się nic nie stało, dlatego że tu kiedyś grał, tak? No, to powinni mieć pretensje do zawodnika widzewa, nie do mnie. Czy pana zdaniem Dan Świdowski się po piłkarsku zagotował na boisku? No, myślę, że tak. No, myślę, że sam zawodnik wie o tym, że się zagotował i nie wytrzymał ciśnienia. Także to już jest problem zawodników widzewa, nie mój. A jak pan oceniasz grę Rywala? Byliście w przewadze, jakoś nie udało się go zamknąć na ich połowie widzewa, jednak z trzeciej. Jest to, myślę, że to też nie jest przypadek, że widzew zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Byli bardzo dobrze zorganizowani, jest to na pewno wybiegana, walcząca drużyna. I naprawdę ciężko było gdzieś tam znaleźć jakiś moment, żeby ich ukłuć. Niestety nie udało się. Psychicznie, mentalnie i fizycznie chyba wytrzymaliście, więc to chyba dobry prognostyk na końcówkę rundy i na to, że GKS jeszcze na podium wróci, bo Radomiak zremisował, wyprzedził nas i mamy mecz mniej. No tak. No jasne, że tak. Teraz liżemy rany. W środę mamy mecz pucharowy. Na pucharze też nam oczywiście zależy, także spokojnie przygotowujemy się do meczu z Miedzią. No i później mamy mecz, dwa takie ważne mecze u siebie. Pierw Błękitni, później chyba Siedlce, tak? Więc no, zbroimy się na te dwa mecze i na pewno musimy w nich zapunktować dobrze, żeby dalej gonić. Trener informował Was, czy z Miedzią zagra pierwsza jedenastka, czy dostaną szansę rezerwowi? Nie, jeszcze nie rozmawialiśmy o tym. Na dzień dzisiejszy był najważniejszy mecz z Widzewem. No właśnie, chciałem zapytać o to, bo mówisz o tej motywacji, o tym, żebyście no, nie byli przemotywowani. Natomiast trochę z pozycji trybun wyglądało tak, jakbyśmy w pewnym momencie trochę za mało odwagi mimo wszystko w tych ofensywnych poczynaniach. Czy to jest rzeczywiście taka strategia trenera Derbina, który mówi, że przede wszystkim na zero z tyłu, a co się uda tam strzelić, to będzie na naszą korzyść, bo dzisiaj trochę zabrakło tej ofensywy mimo wszystko. Znaczy, my się, wiadomo, mamy takie cele, żeby przede wszystkim zabezpieczyć tyły, że z tej obrony niskiej możemy fajnie, co już prezentowaliśmy w wcześniejszych meczach, z tej obrony niskiej fajnie możemy wychodzić, te fazy przejściowe wykorzystywać i atakować i zdobywać bramki, bo to udowadnialiśmy, dlatego no, szkoda, że teraz w tych meczach gdzieś tam się to zacięło, ale my nie zwieszamy głów, cały czas pracujemy nad tym na treningach i jestem przekonany, że to jest kwestia czasu, jak zaczniemy strzelać bramki i wygrywać mecze.